Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego odpowiadają nie tylko za egzaminowanie przyszłych kierowców, ale także szerzą świadomość w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Za nami zorganizowane na Warmii i Mazurach obchody 25-lecia powstania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Polsce. Wydarzenie rozpoczęła uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Górzyńskiego. Cieszymy się bardzo, że to się po pierwsze odbywa u nas na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w pięknym tutaj hotelu w Sile. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że tak licznie przybyły reprezentacje wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Elementem obchodów była konferencja jubileuszowa, która przedstawiła historię wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz zmian, jakie zaszły podczas 25 lat funkcjonowania tej instytucji. Rozwój motoryzacji miał ogromne znaczenie i przyspieszenie i stąd potrzeba było takich ośrodków, które będą mogły przygotowywać młodych kierowców, egzaminować, wdrażać do codzienności w ruchu drogowym. To, jak się okazuje, w 25-leciu już funkcjonowania WORD-ów przyniosło oczekiwane efekty. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego powstały na mocy ustawy z 1997 roku. Jako samodzielne jednostki zaczęły funkcjonować od stycznia 1998. Początkowo istniało 49 WORD-ów, obecnie w całym kraju działają 43. Ich utworzenie na stałe zmieniło polski system drogowy. To właśnie dzięki nim kierowcy egzaminowani są przez profesjonalne podmioty, ponieważ działające wcześniej ośrodki szkolenia kierowców okazały się nieefektywne. Podczas konferencji jubileuszowej w Sile omawiano też systemowe podejście do programowania bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także założenia Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030. Jest to oczywiście efekt nie tylko samego szkolenia kierowców, to jest też pokłosie budowy nowoczesnej sieci drogowej. Przypomnę tylko, że w 90 roku w Polsce mieliśmy niecałe 400 km autostrad. W tej chwili mamy tych dróg ekspresowych i autostrad prawie 5 tysięcy, a cała sieć drogowa to ponad 420 tysięcy kilometrów. Bardzo ważnym elementem i ogniwem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jeśli chodzi o proces weryfikacji umiejętności wymaganych od kandydatów na kierowców, którzy później stają się uczestnikami ruchu drogowego. Stąd też, Szanowni Państwo, profesjonalizm, ciężka praca i inicjatywy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego były przedmiotem dzisiejszego jubileuszu. Wielu uczestników wspominało o istotnej roli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, podkreślając bardzo istotną rolę dyrektorów WORD-ów. 25-lecie WORD to nie tylko wspomnienie wysiłków, które były prowadzone i są prowadzone na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale właśnie tego podkreślenia tego komponentu czysto BRD-skiego. To 25-lecie kształtowania tych postaw i zachowań też ogromnie przyczyniły się do poprawy naszego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo tak jak dzisiaj wspominaliśmy, to zaczynaliśmy od 7850 ofiar śmiertelnych, za 2020 rok 1896, więc ogromna też praca nad człowiekiem. Mówiąc o wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, nie wolno zapominać o ich ogromnym znaczeniu dla polskiej infrastruktury drogowej oraz dbaniu o bezpieczeństwo uczestników ruchu. W trakcie spotkania uhonorowano licznych gości, a także przekazano nagrody Ministerstwa Infrastruktury Zasłużony dla Transportu. Te podziękowania, które są przygotowane, to są od nas, przedstawicieli WORD-ów, pracowników, dyrektorów, dla instytucji, które sprzyjały, które zawsze z nami współpracują i nie odmawiają nam nigdy pomocy, jak wojewódzkie komendy policji, jak PCK, jak ośrodki szkolenia kierowców, zarządy dróg wojewódzkich, krajowych. Trzeba było przeprowadzić reformę, która w sposób odpowiadający czasom
utworzy takie jednostki, które sobie z tym zadaniem poradzą. Wydaje się, że przez te 25 lat WORD-y z tym zadaniem radzą sobie dobrze. Polski system jest systemem autorskim. 25 lat funkcjonowania WORD-ów to ponad 60 milionów egzaminów. Dzięki działaniom wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego spadła również liczba ofiar śmiertelnych na drogach. To szczególnie istotne, ponieważ według statystyk w Polsce zarejestrowanych jest około 34 milionów pojazdów. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv